Szkoda, że Wiktor Uciek, bo ostatnio właśnie z usług prawnych chętnie bym skorzystał. Nie wiem, czy to do takich startupów troszkę większych już też ich dotyczy, ale, ale co się nie że to mam jakieś prawne pierepałki. Um, mam na imię Max, y, prowadzę SamaP w Polsce. Y, prowadzę, pracuję w SamaP od y, dwóch lat. SamaP jest dostawcą mobilnych terminali płatniczych. Jednym z największych takich dostawcy mobilnych terminali na, na świecie. Dwa tygodnie temu, jak rozmawiałem z Arturem, z jednym z organizatorów auli, spytał, spytałem się go, o czym bym tak naprawdę mógł opowiedzieć. Czy bardziej o płatnościach mobilnych, mobilnych terminalach płatniczych, o rynku finansowym w Polsce, o rozwoju, rozwoju startupu, czy może o tym, jakby przekształcić sam startup w dorosłą firmę. Artur mój odpowiedział, że najlepiej, jakbyś Max opowiedział o. Płatnościach mobilnych, mobilnych terminalach płatniczych, e, rynku finansowym w Polsce, o tym, jak rozwinąć startup i jak przekształcić startup w dorosłą firmę. Więc postaram się w 20 minut o tym wszystkim opowiedzieć. E, I może pierwszą rzeczą, taką najważniejszą, a teraz mi z kolei nie chce się przesuwać, czy ja muszę tak naciskać? Tak. E, pierwszą rzeczą taką, którą bym się chciał spytać, jest, czy ktoś u państw, z Państwa korzystał z ICO w sklepie z płatności? Ręka w górę. Nikt. E, czy ktoś płacił za pomocą POP aplikacji takiej z PKO? Jeszcze nikt. A Orange, taki zbliż, zbliżeniowo telefonem w kontaklesie? Też nikt. Czy ktoś korzystał z Samap widział gdzieś mobilny terminal? Raz, dwa trzy, ok, nie są to wszystkie podstawione przeze mnie osoby, czyli te miliony, które wydaje PKO, PKOBP, PKOSA, Orange i tak dalej, niekoniecznie się przekształcają w płatności rzeczywiste u klientów. To, co my robimy od tak naprawdę zaledwie kilku miesięcy, um, się rozwija. To, co bym chciał też na wstępie powiedzieć, to to, że to co Maria powiedziała, że będą o płatności mobilnych i, i, i że sama jest płatnością mobilną, to jest nieprawda. Nie mamy nic wspólnego z płatnością mobilną i chciałbym od razu na wstępie powiedzieć, czym nie jesteśmy. I tak naprawdę płatności mobilne ja kategoryzuję zawsze na dwie kategorie takie główne. Jedna to jest przelew przy kliencie, po prostu takie właśnie aplikacje jak ICO, POP czy w PayU. Można przy kliencie w sklepie przelać pieniądze z jednego konta na drugie i o tym się często mówi jako płatność mobilna. A druga forma płatności mobilnej to jest po prostu przekształcenie karty w telefon. I tak naprawdę oprócz tego niczym się nie różni. Tak? Nadal potrzebujemy przyjść do terminala płatniczego, zbliżyć telefon i zapłacić. I to są tak naprawdę te dwie kategorie mobilnych płatności, o których się na świecie dużo mówi. Samap nie jest ani taką, ani taką. My. To, co my oferujemy, to jest mobilną akceptację kart płatniczych dla wszystkich. Zaraz Wam opowiem o tym i chciałem Was tylko też zbudzić do refleksji, że tak naprawdę startupy bardziej niż duże firmy koncentrują się na rozwiązywaniu właściwych problemów. Bo problemem, według mnie, nie jest to, co rozwiązuje ICO, POP czy czy takie systemy jak Orange Cash, czy, czy Google Wallet, bo tak naprawdę komplikuje nam to, 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 ten zakup albo sprzedaż dla, dla sprzedających. Um, to co robi na przykład Uber, czy Airbnb, czy SumUp, to jest tak naprawdę ułatwianie e, zakupów, komunikacji, tworzenie nowych rynków i na tym e, startupy się skupiają i w tym, w tym z tego tak naprawdę korzystają. Troszeczkę o tych mobilnych terminalach płatniczych. Zanim wejdę w szczegóły, my z dwa lata temu, trzy tak naprawdę lata temu, już jak ten pomysł się narodził, zauważyliśmy, że istnieje duży rynek dla akceptacji kart płatniczych. Troszeczkę tak jak na rynku telekomunikacji 20 lat temu, dostęp do telefonów komórkowych mieli tylko ludzie bogaci albo firmy. Tak samo troszeczkę jest z terminalami płatniczymi na, na dzień dzisiejszy. Duże korporacje typu właśnie Polkart, First, E-Service, Elavon koncentrowały się dotychczas na dużych punktach, na dużych przedsiębiorcach, czyli na sklepach spożywczych, na restauracjach, yy, stacjach benzynowych. Oczywiście te terminale się tam przejawiają też u taksówkarzy i o mniejszych przedsiębiorców, ale jest to dla nich często kłopotliwe i nieopłacalne. Więc to, co pomyśleliśmy sobie, czemu mali przedsiębiorcy i średni nie mogliby akceptować też kart i korzystać z tego tak, jak duzi. Wiadomo, że akceptacja kart płatniczych wiąże się z wieloma korzyściami. Tak? Klient płacący kartą zapłaci więcej. Zakup, kupi nawet kiedy nie ma przy sobie gotówki, zrobi ten spontaniczny zakup. Więc akceptacja kart mogłaby być też pomóc małym przedsiębiorcom w rozwoju ich biznesu. Więc cała ta. Grupa po tej zielonej jakby części tego wykresu, czyli wszyscy taksówkarze, sprzedawcy bezpośredni, lekarze, wystawcy na targach, trenerzy, instalatorzy, serwisanci, potrzebują jakiegoś narzędzia do akceptacji kart. Prostego, taniego, nieskomplikowanego. Biorąc pod uwagę to, że rynek małych, znaczy małych i średnich przedsiębiorców w Polsce jest ponad półtora miliona, a wiza według swoich badań doszła do wniosku, że już 100 000 dzisiaj bym, 100 tysięcy z nich mogłaby dzisiaj wziąć do ręki M-POSA, czyli takie tanie rozwiązanie do akceptacji kart i z niego skorzystać. Rynek jest ogromny. Tradycyjnych terminali płatniczych w Polsce jest troszeczkę ponad 300 tysięcy, więc 100 tysięcy małych przedsiębiorców, o 30% by mogło od razu podwyższyć ilość punktów akceptujących karty, to jest strasznie dużo tak naprawdę. Um, jeszcze troszeczkę, może tylko o tym rynku, bo dużo się teraz mówi o e-commerce, tak, o płatnościach w internecie, o handlu w internecie, ale często się zapomina o tym, że płatności bezgotówkowe w rynkach, to, jest, to są dane z cały świat, tak, 2012 rok, um, jest ten rynek płatności bezgotówkowych w punktach fizycznych jest 12 razy większy niż e-commerce na świecie i wcale nie rośnie dużo wolniej, więc tak po prostu, żeby w perspektywie podać, o co tutaj walczymy. I przejdę tak naprawdę do, do szczegółów i opowiem troszeczkę bardziej o tym, co to tak naprawdę jest ten cały empos, o którym ostatnio coraz więcej się mówi. Pokażę film. Ktoś mi kiedyś powiedział, że prezentacja bez filmu to nie jest prezentacją, albo jest nudną, dobrze, że Wiktor może wyszedł. Um, mam nadzieję, że będzie głos. O. A jeszcze może opowiem, to jest film, który e, puszczał bank, który z nami współpracuje w Szwajcarii, bank UBS, największy bank szwajcarski, jeden z największych w Europie. Od czerwca tego roku z nami właśnie współpracuje w Szwajcarii i wyemitował ten film w telewizji szwajcarskiej. Um, Obył się ogólnie bardzo głośnym echem. Jest po szwajcarsku, ale dużo nie trzeba rozumieć. Ten, ten rynek szwajcarski troszeczkę ładniej wyglądał może niż niektóre nasze bazary, ale myślę, że, że u naszych handlowców, może niekoniecznie u pani Basi, która sprzedaje ciasteczka, będzie można płacić kartą, ale... W wielu tych ekojarmarkach nowych, ekologicznych, jarmarkach świątecznych, targach ze świeżą żywnością, gdzie coraz więcej młodych ludzi wkracza w taki handel. Czemu nie? Myślę, że za kilka miesięcy każdy z was napotka właśnie taki mobilny terminal płatniczy i będzie mógł zapłacić kartą. Um, tak, dla, 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 dla przypomnienia, dla takich handlowców, tak naprawdę akceptacja kart. E, Szybko wiąże się z rozwojem ich biznesu. Często widzą wzrost sprzedaży, bo klient, jak może zapłacić kartą, wyda więcej. Ostatnio rozmawiałem ze swoim fryzjerem, który mi mówił, że no tak, zapłaci przyjdzie się ostrzyc, zapłaci 100 zł za fryzurę, bo będzie miał tyle odliczone, ale jak zapłaci kartą, to mu jeszcze wcisnę może jakiś żel do włosów albo inny produkt. I będzie mógł sprzedać więcej. Jest to bezpieczne. Często jeżeli ktoś jest w ruchu, nie musi nosić przy sobie gotówki, bo pieniądze od razu trafiają na, na, na konto. Wygodne, taksówkarz z klientem nie musi szukać o drugiej w nocy bankomatu, jak jest minus 10 stopni na dworze, tylko zapłaci tą kartę, przyjmie płatności kartą. No i klient jest zadowolony, tak, bo nie musi chodzić szukać bankomatu, jest to wygodniejsze dla niego. Akceptacja kart tak naprawdę ma stosunkowo małym kosztem, Wiąże się z wieloma, z dużą przewagą, tak naprawdę, i, i korzyściami. I czemu te tradycyjne terminale nie były dostosowane dotychczas dla, dla małych przedsiębiorców? A więc troszeczkę tak, jak z tą, z tą telekomunikacją kiedyś, tak? Um, Trzeba się wiązać umową przede wszystkim. Mały przedsiębiorca albo ktoś, kto otworzył nowy biznes niekoniecznie chce się wiązać umową na 12 czy 24 miesiące i być z tym związanym. Ta umowa się wiąże wtedy z płaceniem stałego abonamentu. Tak jak w telekomunikacji 20 lat temu. Dopóki nie pojawił się prepaid tak naprawdę ta telekomunikacja była dosyć ograniczona do wąskiej grupy użytkowników. Ten terminal był duży i, 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 i ciężki. Często go trzeba ładować, więc nie można z nim jeździć do klienta. Jest się w pewnym sensie przywiązanym. I w takich firmach, właśnie, które świadczą te usługi, często ten proces zawierania umów jest długi i niewygodny. Trzeba się spotkać z handlowcą, podpisać umowę fizyczną, odesłać tą umowę, ktoś musi tę umowę przetworzyć, więc to trwa. To nie jest takie szybkie chociażby jakby z otwieranie konta w sklepie elektronicznym, tak, tak na przykład jak na, na Allegro. Więc to są też tak naprawdę minusy, które odkryliśmy w tradycyjnych terminalach i sobie pomyśleliśmy, co musimy zrobić, aby wszystko to postawić na głowie i to zmienić. Co musimy zrobić, żeby ta właśnie pani Basia, która sprzedaje ciasteczka na targu, mogła akceptować y, płatności kartami. Y, jeszcze zapomniałem o jednym punkcie. Instalacji terminala. Dlatego wymyśliliśmy właśnie terminal taki malutki. Puszczę go tutaj do kilku osób, żeby mogły zobaczyć, jak on wygląda. Jest w tej chwili najmniejszym terminalem. Słapiecie? Rzucę, rzucę, bo to jest taki mały. No. O. Najmniejszy terminal chip PIN, czyli gdzie można zaakceptować transakcję PIN-em na świecie w tej chwili, z tego co mi wiadomo. No i tak naprawdę dla każdego z tych punktów i minusów tradycyjnych terminali, terminali roz, znaleźliśmy rozwiązanie. Przede wszystkim obniżyliśmy koszt terminala o mniej więcej 80% od tradycyjnych terminali że nagle się opłaca i jest to taka cena, gdzie klient klientowi tak naprawdę jest to dostępne i może kupić ten terminal jednorazowo, nie musi się wiązać umową i płacić abonamentu, gdzie tak naprawdę ten producent sobie odbiera koszt drogi rozwoju tego terminala, o tym jeszcze później opowiem, nie musi się wiązać umową, jest to takie pierwsze rozwiązanie, tak naprawdę gdzie klient godzi się na warunki korzystania, zawiera formę umowy elektroniczną i nie płaci abonamentu, tylko płaci jedynie jedną stałą prowizję, gdy korzysta z danej usługi, tak? Czyli na przykład jestem wystawcą na targach, przez styczeń, luty nie mam żadnych wystaw, odkładam terminal do szafki, nic nie płacę. No i nie ma potrzeby ładowania, to może się wydawać troszeczkę takie oldschoolowe, ale nasz terminal się ładuje za pomocą dwóch baterii AAA, czyli... Też nie musi mieć wbudowanego akumulatora, nie trzeba go ładować, wystarcza na około 400 transakcji, jest to w zupełności wystarczające dla takich małych przedsiębiorców przez wiele miesięcy. No i tak jak wspomniałem, jest mały, go mogę włożyć naprawdę do, do kieszeni, mieści się do każdej torebki i rejestracja jest online. Tak? rejestruje swoje konto w 5 minut online, my weryfikujemy oczywiście tego klienta zgodnie z prawami i wymogami bankowymi w Polsce, ale rejestracja jest online, kupuje ten terminal online, my go przesyłamy kurierem na drugi dzień i na ta tak naprawdę jeżeli trafi z płatnością i wysyłką, to w przeciągu 24 godzin może przyjąć swoją pierwszą płatność. W tradycyjnym terminalu nie byłoby to możliwe. I dlatego... Pan Piotr w Gdańsku, Marlena w Warszawie kosmetyczka, Tomek, który jest serwisantem, instaluje piece gazowe, kolejny nasz instruktor jogi na przykład Michał, który sprzedaje burgery, ma Street Food i jeszcze kolejny pan, który serwisuje komputery dla firm. Wszyscy nagle mogą akceptować te płatności kartami co za pomocą tych tradycyjnych dużych terminali nie byłoby możliwe. Więc tak naprawdę gdzie napotyka taki startup i taka firma jak nasza na... Na, na przeszkody. Oczywiście zmagamy się z niesamowicie dużą ilością tych przy, y, przeszkód, z dużymi bankami, które z nami konkurują, z prawem międzynarodowym, które reguluje płatności, y, z technologią, która jest bardzo y, skomplikowana i ciężka, z pozyskaniem tych klientów. Nagle taki startup... Który liczy kilkadziesiąt osób, no już ponad 100 osób na całym świecie w Samap musi konkurować z ogromnymi bankami i, i, i mierzyć się z tym, z tym takim światem, który jest dla, dla wielu z nas przerażający. I tylko, żeby tak chciałem wymienić kilka przykładów tych rzeczy, które musieliśmy zrobić, aby w ogóle móc świadczyć taką usługę finansową. Po pierwsze, żeby przetwarzać płatności. Taka firma jak my potrzebuje mieć licencję instytucji płatniczej wydaną przez jeden z krajów europejskich. My ją zdobyliśmy w Anglii i paszportujemy ją do reszty krajów europejskich. Zgodnie z tym możemy świadczyć naszą usługę także i w Polsce, i nie musimy w każdym kraju osobno starać się o właśnie takie pozwolenia. Drugą rzeczą to są certyfikaty różne EMV, czyli certyfikat Eurocard Mastercard i Visa. Jest potrzebny dla, głównie dla samego terminala, żeby mógł przetwarzać płatności. Certyfikaty PCI są potrzebne do przetwarzania płatności i wysyłania danych na temat tych płatności elektronicznych. Później jak już się ma te wszystkie certyfikaty, które są ciężkie do zdobycia, musi sam cały, cały ten system, terminal łącznie z aplikacją, komunikacją z, z naszymi systemami przejść testy Mastercarda i Wizy, które też trwają kilka tygodni i są e, dosyć czasochłonne. Do tego zbudowaliśmy cały system przetwarzania płatności, tak, bo ta karta po wsadzeniu do tego terminala musi wysłać komunikat do naszej aplikacji. Aplikacja, zresztą tutaj troszeczkę tak to uprościłem, Um, aplikacja do naszych serwerów. Serwery wysyłają wiadomość do Acquiera, czyli do banku rozliczeniowego. Equire komunikuje się z wydawcami kart, czyli z Visa i z Mastercardem. Visa i Mastercard rozmawia wtedy z bankiem, który wydaje naszą kartę. Um, ten, wtedy ten komunikat idzie z powrotem przez Visa i Mastercard do Acquiera, do naszych systemów, do naszej aplikacji, która wyświetla komunikat, czy transakcja została. Yy, Przeprowadzana pomyślnie, i ten sam komunikat się pojawia na terminalu. Wszystko to w 3-4 sekundy. Więc trochę technologii za tym stoi. I yy, jakoś, yy, jakoś było to trzeba zbudować. Więc za tym małym pudełeczkiem, żeby ono mogło działać, yy, naprawdę kryje się bardzo dużo pracy. A jeszcze wrócę. Kolejną przeszkodą no to było stworzenie takiego. Takiego terminala, które by było na tyle proste, tanie, żeby było opłacalne, żeby, żeby klient mógł kupić po takiej do, przystępnej cenie, ale spełniało wszystkie, wszystkie wymogi. I później kolejną przeszkodą jest tak naprawdę sprzedawanie tego wszystkiego, bo jak sprzedać produkt, który, do którego tradycyjni dostawcy potrzebują dziesiątki czy setki sprzedawców? No i kolejny właśnie problem, jak zawierać te wszystkie umowy, skoro nie mamy w ogóle tak naprawdę sprzedawców ani ludzi do obsługi tych klientów i jak obsługiwać tych klientów. Wybrane rzeczy szybciutko opowiem. Więc tak naprawdę pierwszy, te, pierwszy to jest ten, ten, ten drogi terminal. Tak? W drogim terminalu um, musi być system, który drukuje potwierdzenia papierowe. Musi być jakaś wbudowana bateria, która udostępnia zasilanie. Musi być łącze internetowe wbudowane w terminalu, czy to jest kab przez kabel, czy to jest SIM-karta. Nasz terminal tak naprawdę jest te rzeczy, te trzy i wiele innych, żeśmy po prostu wyrzucili, bo przy użyciu smartfonów... Są nam niepotrzebne. Elektroniczne potwierdzenia możemy wysyłać SMS-em lub mailem po zakończeniu transakcji. Tak jak wspomniałem, możemy go ładować, ponieważ tak mało energii pobiera za pomocą dwóch baterii. A smartfon będzie się łączył z internetem i nasz terminal tego nie potrzebuje robić. Potrzebuje tylko poprzez Bluetooth się z nim komunikować. Więc tak te przeszkody tak naprawdę ominęliśmy. Później sprzedaż. Duże firmy zaczynają troszeczkę sprzedawać online przez Facebooka czy przez Google. My to opanowaliśmy i zaczęliśmy tak naprawdę. E, zaczynamy od sprzedaży e, online. Dzięki prostym e, narzędziom. Nie wiem, czy jesteście obeznani w tych, e, w tych, w tych narzędziach, ale na przykład w, przez Facebook mogę dokładnie prześledzić. Ile mnie kosztuje pozyskanie danego klienta? Tak? Z jakiego kanału ten klient przyszedł? Czy to jest chłopak, czy dziewczyna? Ile ma lat? Z jakiej części Polski jest? I tak dalej, i tak dalej. I jest to bardzo, bardzo pożyteczne, tym bardziej, że mogę to porównać do innych moich kanałów sprzedażowych i później wiem na przykład, czy mi się opłaca zatrudnić kogoś do sprzedaży bezpośredniej, albo zrobić telesprzedaż i porównać te wszystkie koszta pozyskiwania klientów do... Właśnie kosztów pozyskiwania klientów online. Kolejnym takim ciekawym rozwiązaniem, którego używamy u nas jest Salesforce, właśnie taki program do, do, dla małych i średnich firm do zarządzania, taki program CRM, tak naprawdę do zarządzania sprzedażą i obsługą klienta. Tutaj na przykład jestem w stanie z mojego systemu generować kody voucherowe, które, które umożliwiają. Kupna naszego terminala ze zniżką um, i śledzenie później, który klient wykorzystał jaki kod. Tak? Czyli jeżeli wrzucam te kody do różnych kanałów sprzedaży, to później mogę dokładnie zrozumieć, które zostały wykorzystane e, kiedy i, 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 i przez kogo. Więc to są takie tak naprawdę rzeczy, które umożliwiają nam przeskoczenie tej bariery handlowców i, po, i zatrudniania dziesiątek albo setek y, handlowców, którzy, który, na których by z nas po prostu nie było stać. Kolejną rzeczą, często kiedy rozmawiam z bankami szczególnie, które by chciały z nami współpracować i oferować naszą, nasz, nasz produkt, się pytają, a ile macie osób w, w obsłudze klienta? 50, 100, 200? Mówię, no kilku, ale tak naprawdę ja bym chciał mieć zero, bo naszym celem jest stworzenie takiego produktu, który by nie potrzebował fizycznej obsługi klienta, nie potrzebował ludzi do, potrzebnych do instalacji tego produktu, tylko był na tyle intuicyjny, że klient może go otrzymać w takiej paczce, otworzyć, ściągnąć aplikację i odpalić. Więc ten proces na przykład zawierania umowy w, u tradycyjnego dostawcy jest bardzo długi, tak? już o troszeczkę go omówiłem, um więc może to przeskoczę, ale zazwyczaj trwa około dwóch do czterech tygodni no i klienci są często niezadowoleni, bo długo to trwa. U nas czasami jest tak, że klient dzwoni w środę i mówi, a potrzebuje terminal na sobotę na targi, ale pewnie już za późno. Mówimy, nie. Zaloguj się naszym standardowym procesem dzisiaj, zapłać kartą online za terminal, jutro, czyli w czwartek zostanie do Ciebie kurierem wysłany i w piątek będziesz musiał spytać karty. Są bardzo zdziwieni i bardzo zadowoleni z tego faktu. Więc to jest tak naprawdę taką naszą też przewagą nad dostawcami tradycyjnych terminali. Troszeczkę przyspieszę, bo widzę, że czas nagli, ale takie anegdoty z pracy w startupie. Po lewej pierwsze takie zdjęcie to są paczki, które wychodziły od nas w pierwszych dniach po starcie w Polsce. Każda paczka zawiera inne materiały marketingowe i inne instrukcje obsługi. Chcieliśmy sprawdzić, które działają lepiej i którzy z klienci będą nas dzwonić z problemami, z pytaniami, a którzy nie. I to był tak naprawdę, duża firma tradycyjna by musiała pewnie kilka tygodni albo dni przynajmniej spędzić na tym, żeby ten proces wdrożyć i sprawdzić, co by działało lepiej. My po prostu wydrukowaliśmy tutaj różne instrukcje obsługi, żeby sprawdzić, która komunikacja nam obniży potrzebę kontaktu klienta z, naszym, z naszą obsługą klienta. Kolejne zdjęcie to są koperty. Pomyśleliśmy sobie też, a co z tymi naszymi klientami, którzy tak naprawdę są w małych miejscowościach, nie zaglądają na Facebooka i może nie mają, nie, nie mają styczności z jednym z naszych partnerów biznesowych. Jak ich pozyskać, skoro nie mamy sprzedawców? A no, czemu nie spróbujemy tradycyjnych listów? I właśnie tydzień temu wysłaliśmy tysiąc listów z kodem voucherowym, po którym będziemy mogli ich... Sprawdzić, czy ktoś z nich się do nas zgłosił. Um, więc żeśmy w kilka osób u nas w biurze, właśnie, mieli taki ciekawy wieczór, gdzie naklejaliśmy tysiąc znaczków na listy. Um, no i właśnie tam później widać część z tych listów, które, które wychodziły. Szybko. No, i właśnie taka, takie zdjęcie, które oddaje to, że bycie małym i bycie, bycie startupem tak naprawdę nie skazuje nas na, 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 na porażkę. Wręcz przeciwnie, możemy dużo szybciej działać niż te, ci, ci, ci duzi konkurenci tradycyjni i możemy okazać się, się dużo lepsi, tak naprawdę, w niektórych kwestiach od nich. Może tylko jeszcze trzy minutki, Maria, dasz mi. E, Troszeczkę o tej rentowności, bo później jak przekształcić ten startup w dużą firmę. E, na tym momencie już zaczynamy się nie tylko w Polsce, ale ja też uczestniczę w pracy w, w SAMAP, w, e, w Centrali, zastanawiać nad tym, ok, to ile musimy, kto jest dla nas rentownym klientem. I tutaj często się zastanowić i to dotyczy tak naprawdę każdej branży, nie tylko takiej finansowej jak my, ale... Ale, ale dosłownie każdej. Trzeba tak naprawdę znaleźć swoje KPIs, tak? czyli co, co określi naszą rentowność klienta. U nas jest to oczywiście koszt jego pozyskania tak? czyli ile wydajemy na to, żeby klient zakupił nasz terminal faktycznie, odsetek aktywacji tych klientów bo co z tego, że ktoś kupi ten terminal, jeżeli go nie zweryfikujemy i nie udostępnimy mu usługi, albo nie zostanie aktywnym klientem. Nie interesuje nas, tak naprawdę, żeby ten terminal leżał w, w i nigdy nie został użyty, tylko interesują nas aktywni klienci, więc musimy zrozumieć, kto takim aktywnym klientem może się stać. Um, oczywiście interesuje nas bardzo ten średni obrót tego klienta. Dzielimy to często na kategorie biznesowe. Tak? Czy to jest taksówka, czy kosmetyczka, czy prawnik, czy lekarz. Sprawdzimy, jakie mają średnie obroty. Um, no i marża. Tak? Czyli później po odjęciu kosztów obsługi co nam zostaje z tego klienta i, i, i który tak naprawdę dla nas jest rentowny. Um, taki troszeczkę jest slajd, może skomplikowany, ale szybko przez niego um, przelecę. Tutaj takie wykresy sobie robimy też. Proszę? Nie są tajemnice, więc proszę sobie robić. To konkurencja powinna wiedzieć, jeżeli się bawi w takie rzeczy, jak, jak wygląda rentowność klienta. To jest przykład, od razu powiem, nie wiem, nie, nie z którego kraju, ani nie, czy to jest tydzień, czy miesiąc, ani nie prawdziwe liczby, żeby też nikt, właśnie, konkurencji nie podsyłał, ale w takie analizy zaczęliśmy się coraz bardziej zagłębiać czyli patrzymy, która kategoria naszych klientów ile nam przynosi dochodu, podczas danego okresu, czyli niebieski, niebieski wykres. Zielony wykres to jest, ile, jaki odsetek tych klientów staje się aktywnymi klientami. Tak? Czyli na przykład w tym przypadku przyjrze się um, Apparel, czyli sprzedaż ciuchów. 95% tych klientów po zakupie terminala używa go co najmniej 5 razy. Natomiast na przykład... Professional services, czyli na przykład instalator. Tutaj mieliśmy w tym okresie tylko 62% danych klientów używało tego, tego terminala po zakupie, tak? W tym krótkim okresie. Więc nie tylko patrzymy się na dochód z klienta, ale patrzymy się też na, na jego procent aktywacji, ile ich jest, ile totalnie nam przeprowadzają. Biznesu. I co jeszcze jest ważne, ja często powracam do tej obsługi klienta. Znowu obrót, tutaj na trzech przykładach, procent aktywacji, ilość kontaktów z, z call center, tak? Czyli dzięki Salesforce, naszym tym systemie zarządzania klientów, sprawdzam dokładnie, z danej grupy klientów na 10 klientów ilu się kontaktuje w przeciągu jednego miesiąca z, y, z nami? Ilu do nas dzwoni? Pomimo tego, że może jakiś klient generuje troszeczkę więcej dochodów i ma większy procent aktywacji, jeżeli on by się kontaktował z nami... Pięć razy więcej z naszym call center, musiałbym się zastanowić, czy mi się bardziej opłaca zatrudnić kolejne osoby do call center, żeby obsłużyć tego klienta, czy może jednak skoncentrować się w przyszłości na klientach, którzy troszeczkę mniej dochodów generują, mniejszy mają procent aktywacji, ale nie wymagają w ogóle obsługi. Więc to są takie zagadnienia, które myślę, że warto, e, w, warto też wziąć pod uwagę, jak się rozwija startup do kolejnej fazy i. i i ta firma staje się coraz większa. Właśnie powiedziałem, żeby. Nie, nie będę o tym. Nie jest to w Polsce. Inny, inny, inny kraj. No i też koszt pozyskania, tak? Dla nas jest bardzo ważny. Spowracając do naszej firmy, istniejemy już w 14 krajach. Nie tylko w Europie, ale też w Brazylii. W Rosji zależy, czy kto zalicza Rosję do Europy, kto nie. Na razie firma jest finansowana poprzez inwestorów prywatnych, czyli instytucjonalnych, czyli taki typowy startup kalifornijski, tak? Tylko że jesteśmy z Niemiec oryginalnie. Kilka firm Venture Capital właśnie zainwestowało w nas i, i takie firmy jak American Express i, i Groupon. Oraz y, posiadamy kilku mocnych, powiedziałbym, partnerów i w Polsce, i za granicą. Tak jak wspomniałem o tym, że prowadzimy głównie sprzedaż online przez Facebook, Google na początku i właśnie takie eksperymenty listowe, to też w dużej mierze opieramy naszą sprzedaż na partnerach, którzy już posiadają szeroką rzeszę klientów i e, próbujemy przez nich właśnie dotrzeć do, do naszych e, odbiorców. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że te pięć tematów jakoś lekko musnąłem i każdy znalazł coś dla siebie. Oczywiście zapraszam do pytań, do kontaktu. Nie wiem, czy teraz te pytania, czy po. Tak, teraz i teraz i po. Dziękujemy bardzo.